Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj rozmowa z panem Adamem Pszczółkowskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej. Dzień dobry panie Adamie. Dzień dobry, witam. Dlaczego zaprosiłem pana? Ponieważ spotkaliśmy się kilka dni temu na pogrzebie również członka Związku Szlachty Polskiej. Bywałem na spotkaniach na Saskiej Kępie, na które mnie zaprosił właśnie zmarły kilka dni temu, zmarły konkretnie 28 stycznia Piotr, zwany Piotrem Afrykańskim. Tak. Piotr Afrykański, nazwisko Letoft, Piotr Letoft. Tak. Pochodzący ze szlachty, zdaje się, tutaj z krajów nadbałtyckich, a urodzony konkretnie na Wileńszczyźnie w powiecie ośmiańskim. Co pan na temat Piotra Letowa, który przeżył 81 lat, urodził się w 1942 roku, mógłby powiedzieć? Znaczy jedna rzecz, Letoft, końcówka. Letoft. Tak, Letoft. Więc tak, po pierwsze bardzo lubił się przedstawiać jako Piotr Afrykański, potrafił do kogoś zadzwonić, cześć, Piotr Afrykański, witaj i tak dalej. Dlaczego Afrykański? No bo dużą część swojego życia spędził na emigracji w RPA. Więc od 1974. Mniej więcej tak, potem jak uzyskał obywatelstwo brytyjskie, bo najpierw był na emigracji w Wielkiej Brytanii, w Londynie mieszkał. Studia tam chyba robił też. Być może, wiem, że studiował w Polsce na SGGW, być może coś dokończał w Anglii. Tego na to odpowiedź nie potrafię, natomiast w 1970, na przełomie 72 i 73 uzyskał obywatelstwo brytyjskie, zresztą na terenie Wielkiej Brytanii mieszkał jego stryj Witold, który był oficerem lotnictwa z czasów II wojny światowej. Można znaleźć o nim jakieś drobne informacje o samym Witoldzie Letowcie, jakieś informacje w internecie. Występuje tam jako major RAF, więc squadron leader, tak? Czyli to można to przetłumaczyć na polskiego majora. I w związku z tym dzięki możliwościom, znaczy bliskim związkom rodzinnym, mógł z Polski, z komunistycznej Polski wyemigrować, pojechać do Anglii, tam zostać, potem uzyskać obywatelstwo brytyjskie i dzięki obywatelstwu brytyjskiemu dalej przenieść się do RPA. Jakby Afryka, RPA to była jego rzeczywiście prawdziwa taka miłość. On potrafił o tym opowiadać całymi godzinami. Zresztą były różne audycje, nawet radiowe, poświęcone Afryce, więc południowej. On jakby tego opowieści dotyczyły nie tylko bardzo specyficznej Polonii afrykańskiej, czy południowoafrykańskiej, która to było około 15-16 tysięcy ludzi. Tak, tych Polaków, ale w większości z wyższym wykształceniem. To jest bardzo charakterystyczna Polonia. Tak? Czyli Polonia na jednym z najwyższych poziomów, jeżeli porównamy wszystkie kraje. Tak? Czyli przede wszystkim ludzie z wyższym wykształceniem, tak jak on, czy jego brat, czy jego krewni. Opowiadał o Hindusach, o Zulusach, o Burach, Anglikach, całe te wszystkie opowieści i różnicach kulturowych pomiędzy tymi ludźmi. No i ich współżyciu, czasem nie najlepszym, czasem lepszym, wiadomo jakim krajem było wcześniej RPA, dzisiaj też jest zupełnie innym krajem, i jego obserwacje odnośnie rozwoju tego kraju. Dlatego był Piotrem Afrykańskim, tak go wiele osób kojarzyło, wystarczyło rzucić hasło, że Piotr Afrykański, i to wiadomo było, że to on. Zresztą od jakiegoś czasu dzielił swoje życie między Afrykę Południową a Polskę. Tak. Że często przyjeżdżał do Polski, był tu 2-3 lata, potem wyjeżdżał na pół roku do Afryki, potem wracał. Ja go właśnie poznałem kilka lat temu, jak środowiska takie narodowe organizowały wspomnienie i upomnienie się o prawa dla Janusza Walusia. On znał go osobiście z początku lat 90., sprzed tego zamachu, który Waluś dokonał, i znali się właśnie jeszcze z RPA. Tak, znali się, on mi też o nim opowiadał, natomiast to właśnie też, co powiedziałem o tych grupach narodowościowych czy etnicznych w RPA, bardzo różnych. I on, znaczy to, że Piotr go znał osobiście, to jedno, ale Piotr też przekazał taką informację mi, która być może nie przebiła się do polskiej świadomości, wątpię, żeby się przebiła,
że Janusz Waluś bardzo chętnie się, bardzo zakolegował się blisko ze środowiskami burskimi, czyli on odchodził od tej jakby, znaczy będąc członkiem tej mniejszości polskiej, czy grupy Polonii, czy naszej Polonii w RPA, zaprzyjaźnił się blisko z Burami. Przypomnijmy, że to są głównie pochodzenia holenderskiego i francuskiego. Tak, to są kalwiniści holenderscy, hugenoci francuscy, którzy wyemigrowali, założyli własne kolonie, a potem byli w ramach wojen burskich podbici przez Anglików, więc to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Znaczy, sama historia południowej Afryki jest dosyć skomplikowana, czyli najpierw pierwsza kolonia burska, a potem tak naprawdę biali koloniści zostali skolonizowani przez Anglików. I obozy koncentracyjne stworzone były dla białej wcześniejszej ludności. Tak, dla białej wcześniejszej ludności, która się... Bo to nie jest tak, że to tych czarnych zamknięto w obozach koncentracyjnych. W koncentracyjnych obozach w Unii Południowoafrykańskiej zostali zamknięci właśnie Burowie. Tak, i jeszcze jedna rzecz. Burowie, którzy wytworzyli, znaczy na bazie języka niderlandzkiego, wytworzyli własną odmianę, która jest taką mieszanką języka niderlandzkiego, trochę z tymi wpływami francuskimi, angielskimi, o którym też Piotr wielokrotnie o tym opowiadał. On uważał ich za, powiedzmy, taki świat zamknięty, do którego Janusz Waluś wszedł i któremu temu światu nie wolno ufać. I w ocenie Piotra, tak, Piotra już nie ma, więc jak mówię, on mi to wielokrotnie mówił, więc mogę to powtórzyć, powołując się na niego, że Burowie go wykorzystali w ten sposób. Takie było, czy powiedzmy te środowiska Burów, dla których naturalnym wrogiem byli i Brytyjczycy, tak, czy Anglicy, i ludność czarna, po prostu wykorzystali go jako swoje narzędzie do zabicia Chrisa Haniego. Więc tyle. To jeszcze była jasność. To jest opinia Piotra. Czy ta opinia jest prawdziwa? Nie wiem. Kiedyś się dowiemy bliżej. Kiedyś się dowiemy, ale już nie od Piotra, tylko z innych jakichś historycznych. Proszę mi powiedzieć, panie Adamie, kiedyś w jednej z gazet, zdaje się wychodzącej w lokalnych gazet, chyba w Pruszkowie, Piotr napisał taki artykuł o generale niemieckim, tak, który też się nazywał chyba Letto Forbeck. Tak. Czy to była jakaś bliska rodzina Piotra, czy to jest przypadkowa zbieżność nazwisk? Znaczy tak, niech mi Piotr wybaczy, tak, no ale muszę powiedzieć prawdę. Więc historia polega na tym. Rodzina Piotra jest nazwisko, jak powiedziałem, Letoft, końcówka Letoft. T. To jest rodzina Letoftów, jest rodziną szlachecką z obszaru, która występowała na terenie infland polskich, czyli kraje bałtyckie jak najbardziej tu pasują, tak? Ta opowieść o krajach bałtyckich z terenu infland polskich i w obrębie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego powiat wiłkomierski. Mhm. Czyli to są te obszary, na których rzeczywiście... Wiłkomierski. Tak, powiat wiłkomierski, czyli powiat wiłkomierski, brasławski, czyli te tereny, które przelegały do, mniej więcej tam kawałkami do infland polskich. Mhm. Wiłkomierz, Brasław, Dyneburg. O, to tak, jeżeli hasłami, miejscowościami to powiemy, żeby przybliżyć. Czyli dzisiejszy teren... Łotwa. Tak, znaczy dzisiejszy teren południowo-wschodniej Łotwy i północno-wschodniej Litwy. Dzisiejsza północno-wschodnia Litwa, dzisiejsza południowo-wschodnia Łotwa. Mhm. Te tereny. I już odpowiadam. Więc stamtąd się wzięli. Oczywiście przy okazji masowych wywodów szlachectwa na przełomie XVIII-XIX wieku zaczęli się przyznawać do herbu takiego samego, jak używała rodzina dosyć bardzo znana pomorska, niemiecko-pomorska, Letoff-Worbeck. Letoff-Worbeck. Tam nie ma T na końcu, to jest ta różnica. I jeżeli chodzi o Letoff-Worbecków, no rzeczywiście bardzo znany ród pomorski, który służył zwłaszcza w armii pruskiej, tak? Mając całą historię swoich wybitnych dowódców. No i jeden z najsłynniejszych, to jest legenda w ogóle nie tylko armii pruskiej, ale przede wszystkim całej nawet armii niemieckiej jako taki wzór podawany, to jest Paul von Letoff-Worbeck, tak? Który był dowódcą niemieckich oddziałów na terenie Afryki Wschodniej w czasie I wojny światowej.
i ponieważ, znaczy, on pokonał wojska brytyjskie na terenie... Kenii nawet. Tak. On rozgromił, tylko problem, znaczy, ta historia jego jest dosyć zabawna, dlatego, że do Afryki nie doszła informacja, że się wojna skończyła. Czyli tak naprawdę on tą wojnę wygrał. Tak, on wojnę wygrał. Na terenie Afryki Wschodniej Niemcy wygrały wojnę. Pierwszą wojnę światową. Tak, pierwszą wojnę światową. I to się trwało do 29 listopada bodajże 1918 roku, bo dopiero się dowiedział... Czyli ponad dwa tygodnie, tak, dłużej niż w Europie. Tak, dowiedział się, że wojna, w związku z tym musiał się poddać. Ale nie była to rodzina bezpośrednio. Nie, to nie była bezpośrednio, to nie była rodzina, żeby była jasność. Natomiast skąd, bo żeby była jasność, Piotr również miał w dowodzie owego Worbeka, tak? Natomiast ten Piotrowy Worbek wziął się stąd, że przy tym jak wystąpił obywatelstwo brytyjskie, to poprosił o dopisanie tego przydomka. Aha. Żeby po prostu lepiej to wyglądało, powiedzmy, w środowisku brytyjskim, potem w środowisku RPA, bo to wiadomo, że to robiło wrażenie. To robiło wrażenie, to była żywa legenda. I a żeby było jasność, ja też jakiejś żadnej tajemnicy nie zdradzam, dlatego że sprawdziłem w tej chwili, ponieważ te informacje o osobach, które przyjmują obywatelstwo brytyjskie, które są naturalizowane, są te informacje podawane publicznie, więc można sobie w London Gazette sprawdzić, to jest, więc tutaj nie ma żadnej tajemnicy, każdy może to sprawdzić, to jest przełom 72 i 73 roku. Więc to troszeczkę taka, powiedzmy, go fantazja łońska dopadła. No, on mi ten egzemplarz tej gazety o tym Paulu von Lettow Forbecku przekazał, więc ale nie wyjaśniał, że to nie jest jego jakaś rodzina, po prostu pewną legendę. Tak, legendował tą postać jako swojego kuzyna jakiegoś. Budował wokół tego legendę, robił to w bardzo sympatyczny sposób, natomiast na pewno w Afryce Południowej mu to pomogło. Mhm. Tak więc, jak mówię, no powiedzmy, uznajmy to jako taką niegroźną, drobną, nazwijmy. Ja myślę, to legendowanie jest takie charakterystyczne dla świętej pamięci Piotra, tak. Bo on był takim gawędziarzem, miał dosyć szerokie i kontakty, ale też zainteresowania i to właśnie dla mnie ta opowieść o tym niby kuzynie jest taka bardzo charakterystyczna dla niego. Tak, a ponadto jest jeszcze jedna rzecz, że to jest oficer pruski, oficer niemiecki, ale pozytywny, dlatego że on był legendą, znaczy po I wojnie światowej był legendą, wrócił do Niemiec, ale przeszedł na emeryturę i władze hitlerowskie, tak, Niemcy hitlerowskie wielokrotnie próbowały go jakby pozyskać z Werwasi, a on odpowiadał nie, on był przeciwny hitleryzmowi. Więc to jest, jak mówię, tym bardziej... Starej daty. Niemiec, Prusak w pewnym sensie. Tak, Niemiec starej daty, który uważał, że hitleryzm, że NSDAP, Hitler to jest najgorsze zło i świństwo. Tacy brunatni, ale komuniści. Tak, no coś w tym stylu, więc trzeba też powiedzieć, że to jest postać warta upamiętnienia. Bo nawet jak sprawdziłem, bo na terenach poniemieckich, tak przynajmniej to mówi Wikipedia, być może jak gdyby jeszcze poszukał, to więcej znaleźć, bo jednak Wikipedia też jest formą takiego, no powiedzmy, że są fajne rzeczy i są niefajne, ale zakładam, że to jest prawda i być może warto by było poszukać, że co najmniej na terenie dwóch miast poniemieckich, tak, czyli na terenie dzisiejszej Polski, znajdowały się ulice za życia mu postawione, czyli temu Paulowi von Lettow Worbeck. Jedna była we Wrocławiu. Więc, jak mówię, być może ulica to za dużo, ale gdyby przynajmniej Wrocław przypomniał tą postać. Jakąś tablicę? Tak, z dwóch powodów. Raz, że przed pierwsze walczył w Afryce, więc nam w żaden sposób nie był naszym wrogiem. Dwa... Nie był też rasistą, bo w szeregach armii tej niemieckiej Afryki wschodniej służyli miejscowi. Miejscowi, a co więcej, to jest bardzo też ciekawa postać, dlatego że on w swoim testamencie, bo on chciał zadbać o swoich żołnierzy czarnoskórych, żeby była jasność, i on chciał ich wszystkich do Niemiec zabrać. Odmówiono. W związku z tym w swoim testamencie... To by zrobił problem Hitlerowi. Tak. No, jeszcze bohaterowie I wojny światowej w armii niemieckiej. W związku z tym on zmarł w latach 60. i w swoim testamencie nakazał, żeby odnaleźć tych weteranów jego armii afrykańskiej i żeby im
z jego majątku wypłacić pensję taki jednorazowo. No i piękny gest. Piękny gest i poszukiwano i na zasadzie, że też legenda, nie wiem na ile jest prawdziwa, że weryfikacja miała polegać na tym, że jeżeli ów mieszkaniec Afryki znał... Komendy po niemiecku. Tak, reagował prawidłowo na komendy po niemiecku, to znaczy, że musiał być służyć u Letowa Warbega i znaczy, że mu się te pieniądze należą. I w tak sposób były wypłacone. Aczkolwiek, jak mówię, trzeba by było to głębiej poszukać w jakichś publikacjach, czy niemieckich, czy angielskich, bo to są, proszę pamiętać, to są tylko informacje, które gdzieś krążą w internecie, a które należy zawsze weryfikować. To może tyle z tych opowieści rodzinnych. Na zakończenie ja tylko jeszcze powiem, że od listopada kilkakrotnie rozmawialiśmy, ale tylko przez telefon, bo nie udało nam się spotkać z Piotrem, świętej pamięci. Oczywiście on się bardzo interesował tym zwolnieniem z więzienia Janusza Walusia i bardzo przeżywał ten zamach, który na kilka dni przed zwolnieniem doszło do tego zamachu na terenie więzienia i na szczęście Janusz Waluś przeżył. Kiedy pan ostatni raz się widział z Piotrem Afrykańskim? Już mówię, 7 stycznia. Więc w tym roku? W tym roku i nie wyglądało na to, co się... To ja koło 7 stycznia to jeszcze z nim rozmawiałem przez telefon, natomiast mówię tak, żeśmy rozmawiali przez ostatnie 2 miesiące. 7 stycznia o własnym chodzie narzekał, mówił, że jest chory, ale... Chociaż się dobrze odżywiał, bo tak. Spotykałem go na takich targach zdrowej żywności. Już mówię, jednym z jego zainteresowań, on miał wiele zainteresowań, interesował się heraldyką, interesował się motoryzacją, interesował się bardzo, bardzo różnymi rzeczami, czy literaturą, ale jednym z jego najważniejszych zainteresowań to była żywność. Zdrowe jedzenie. Zdrowe jedzenie, zdrowa żywność, jak unikać cukrzycy, jak unikać nadciśnienia i tak dalej, i tak dalej. I to bardzo wszelkie targi, jakieś spotkania, no tak, konferencje i tak dalej. Mnie zapraszał, bywałem z nim na targach. Zawsze. Znaczy mnie zapraszał, nigdy nie bywałem, natomiast zawsze, znaczy ja go najczęściej się, znaczy jeżeli się spotykałem z nim na jakichkolwiek targach, to były targi książki historyczne. Też zawsze był obowiązkowo w arkadach, najczęściej w arkadach Kubickiego. Potrafił tam być każdego dnia od rozpoczęcia do zakończenia, dlatego że trzeba pamiętać jedną rzecz. To był człowiek, który bardzo łatwo nawiązywał kontakty ze wszystkimi, bez względu na poglądy polityczne. Mogli ludzie się, mógł się z tymi poglądami całkowicie nie zgadzać, to mogły być prawicowe, lewicowe, centrowe, to nie ma znaczenia. Bardzo łatwo nawiązywał kontakty. I tych kontaktów dużo miał, potrafił w sposób interesujący opowiadać, przedstawiać swoje racje. Nie trzeba było się oczywiście z tymi racjami zgadzać, tak? Można było mieć. Natomiast w kwestiach, powiedzmy, to o czym żeśmy zaczęli, od Afryki Południowej, to po prostu to się słuchało go z otwartymi ustami. No bo on jakby opowiadał o czymś, o czym świat nie wie, tak? Przynajmniej polski świat nie wie. To tutaj już nie było pola do dyskusji. Tylko widać, tak musi być, jak Piotr opowiada. Będzie go brakowało. Dziękuję Państwu za uwagę. Wspominaliśmy Piotra Afrykańskiego, czyli Piotra Letofta, razem z panem Adamem Pszczółkowskim. Dziękuję bardzo, panie Adamie. Dziękuję również. Bardzo mi miło. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.